Witam w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce codziennej. Dzisiaj sobie zrobimy taki test polegający na tym, że ja Wam udostępnię... Włączcie napisy, a propos. Włączcie napisy niemieckie. Na dole umieszczę Wam... Powiem wam zdanie i go umieszczę na dole i powiecie mi, czy to zdanie jest prawidłowe, czy jest złe. Nieprawidłowe. Richtig oder falsch. Ok? Zdanie brzmi: Morgen ich komme leider nicht. Morgen ich komme leider nicht. Czy to zdanie jest gramatycznie prawidłowe? Uwaga. Niestety nie. Dlaczego? Czasownik komme musi być na miejscu drugim. Prawidłowe zdanie brzmi: Morgen komme ich leider nicht. Nie jest ważne, że jest morgen na początku. Ważne, że jest komme na drugim. To jest pierwsza zasada w języku niemieckim w budowaniu zdań. Czasownik musi być na końcu. Na końcu przy dwóch czasownikach. Oczywiście, że tak. Czasownik musi być na miejscu drugim. Jeżeli jest jeden, pierwszy, no to jest na drugim miejscu. Wersja prawidłowa brzmiałaby: Morgen komme ich leider nicht. Ok? Dopowiem też, moglibyście zacząć to zdanie: Ich komme morgen leider nicht. Czy to zdanie jest prawidłowe? Tak, ponieważ komme, czasownik jest na miejscu drugim. Zasada jest, reguła jest zrealizowana, spełniona. I wersja trzecia tego samego zdania. Leider komme ich morgen nicht. Leider komme ich morgen nicht. Dobrze zdanie? Dobrze, ponieważ czasownik jest na drugim miejscu. Gdyby było zdanie Leider ich komme morgen nicht, to zdanie jest nieprawidłowe. Dlaczego? Bo jest komme na trzecim miejscu, a ma być na drugim. Koniec odpytajki. Dziękuję Wam. Zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Hej!